Jesteśmy na hali sportowej w Łomazach, chociaż tutaj niewiele widać, to dzisiaj szkoła w Łomazach pełna jest pacjentów, mieszkańców gminy Łomazy, którzy korzystają z Białej Niedzieli. Skąd pomysł? Skąd inicjatywa? Na czym akcja polega? Akcja polega na tym, że zapraszamy pierwszy wojskowy szpital z Lublina. Przyjeżdżają specjaliści, to są lekarze z tego szpitala. Dzisiaj mamy 10 specjalistów, którzy obsługują naszych pacjentów z terenu gminy Łomazy. Pomysł jest od wielu lat. Ostatni pomysł jest pana wójta Jerzego Czyżewskiego, który zaakceptował, widzi taką potrzebę i dzisiaj ta niedziela właśnie się realizuje. Jacy specjaliści, takie nawet niespotykane być może nawet w Białej, w przychodniach specjalności? Specjaliści są jak każdej Białej Niedzieli, więc to są urolog, ortopeda, kardiolog, pulmonolog, okulista, ogólnie 10 specjalności. I tak jak pani obserwuje, pani sekretarz, to rzeczywiście jest zainteresowanie tego typu... Zainteresowanie Białą Niedzielą jest duże. Ludzie korzystają dlatego, że jest blisko, że można bez kolejki, dłuższej kolejki uzyskać konsultacje, jeśli chodzi o stan zdrowia. W związku z tym mieszkańcy korzystają, od rana są kolejki przy każdym z gabinetów lekarzy. Thank you.